Targi Książki Empiku. Odkryj setki targowych okazji w salonach, aplikacji i na empik.com. Premiery książkowe, w tym nowości od Remigiusza Mroza i Asi Podgórskiej. A na Facebooku Empiku spotkania z autorami. Weź udział w mobilnej grze terenowej i sesjach autografów z Aleksandrą Negrońską i Weroniką Ancerowicz. Empik. W Empiku trwają targi książki. Dzień dobry, witamy, a może dla kogoś dobry wieczór, bo nie wiadomo w sumie pod jaką szerokością geograficzną jesteśmy teraz oglądani. Kinga Chmielewska już tłumaczy nasze spotkanie. Spotkanie z gościem na naszej żółtej kanapie, Janusz Leon Wiśniewski. Witamy pana, panie Januszu, w Empiku. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Empik jest mi bliski od... Wspominaliśmy tutaj od Mam nadzieję, ponad 20 lat. No właśnie, od ponad 20 lat. Obchodzimy 75. urodziny w tym roku. To dodam jeszcze, że będziemy rozmawiać o pana najnowszej książce, Zbiór opowiadań Stany splątane. To jest temat naszego spotkania i za chwilę rzeczywiście zanurzymy się w tę książkę. Ale nie mogę udawać, że pana obecność nie wywołała tutaj takiego poruszenia. Nagle się okazało, że wiele osób zaczęło liczyć w ogóle daty swojego zatrudnienia w Empiku, pamiętając, że właśnie przy okazji pana debiutu spotykaliście się po raz pierwszy, więc 2001 rok, Samotność w sieci. Wtedy oczywiście mowa była o spotkaniach takich offline, w salonach. Koleżanka wspominała, Magda Drewnicka zresztą, która opiekuje się targami, że na te spotkania wieszano panu podobno nad głową jakąś sieć, że był rodzaj scenografii. Na Krakowski. Było przy jakiejś rocznicy chyba drugiej wydania Samotności w sieci. Wchodziłem do tego salonu, a nad tym była Samotna sieć i jeden balon taki był tam. No tak to robiono. Faktycznie pojawiałem się w różnych salonach, w różnych miejscach, najczęściej w Warszawie. Ale to był też taki fajny paradoks, prawda, że powieść, która się czuła taką, tak, ale z drugiej strony taka popularność powieści, która rozgrywa się w sieci, w internecie i nagle prowokuje takie spotkania w realu. Pan już do tego przywykł, bo od 2001 roku minęło trochę czasu, wyłączając pandemię, no jest pan rozpoznawalny i czytelniczki, czytelnicy podchodzą do pana. Można to oswoić, czy to nadal jest... Wie pani co, ja miałem dość sporo spokoju w tym względzie, będąc dlatego, za granicą, że ta popularność mnie tak ogarnęła, ja jestem ze świata nauki i nagle ta popularność, która była związana z tą książką, której się zupełnie nie spodziewałem, to nie ma kokieterii żadnej. Po prostu napisałem książkę, bo smutno mi się zrobiło i potrzebne mi było pokonać ten smutek i wyszła książka. Jest różne konstelacje wydarzeń doprowadziły, że ta książka została przez dwa wydawnictwa, Czarne i Pruszyński, Spółka Razem, co było ewenementem, w końcu wydane. Jakiś chemik, informatyk z Frankfurtu nad Menem o tak pospolitym nazwisku jak Wiśniewski wydał książkę, która wzruszyła, tak to podsumowuję, wzruszyła mnóstwo ludzi. Ja dostałem po tej książce w ciągu 2 lat. Byłem pierwszym autorem, który opublikował na 4. okładce adres mailowy tej książki, co było pasowało, bo to książka działająca się w internecie, dobrze by było, gdyby autor, zresztą wydawnictwo mi to zasugerowało, udostępnił online. Nikt się nie spodziewał, że ktoś nie dość, że przeczyta, też do mnie napisze i do mnie napisało sporo osób. Wtedy 18 tysięcy ludzi napisało do mnie w ciągu 2 lat. Ja te maile mam do dzisiaj. Tak. Ale czytał pan wszystkie te maile, naprawdę? To są wszystkie, Wszystko pan przeczytał, o tym myślę. Przeczytać, tak. Ja na początku jeszcze byłem tak naiwny, że na wszystkie odpisywałem. Mówię, i wchodził naiwny. Wchodził pan w dialog, tak? Że da się nie, to wie pani unieść, co, tak? Jak pani nie jest z tej branży, jak ktoś do pani pisze, bo nie dość, że przeczytał, jeszcze pisze, że to zmieniło jego życie, albo że ją zasmuciło, albo jego zasmuciło, no to człowiek czuł się zobowiązany, żeby odpisywać. Jak przychodziłem do instytutu mojego we Frankfurcie nad Menem o 5 rano, żeby do 9 odpisywać na maile, chociażby 2 zdaniami. Później zrozumiałem, że zwolnią mnie z pracy, jak ja będę... No po prostu, cały czas się angażował. No i tego, i później w jakiś procent tych maili odpowiadałem na ten. I tak to się wtedy zaczęło i w tych różnych empikach najróżniejszych byłem. Później w 2006 roku nagrodziliście mnie, nie wy, tylko czytelnicy, Asem Empików, który się wtedy nazywał. Tak się nazywały wtedy bestsellery Empiku, nazywały się teraz Asami. Asami Empiku i dostałem w Literaturze Polskiej w 2006 bodajże roku po filmie. Kiedy z Magdaleną Cielewską i Andrzejem Chyrą. Tak, z Magdą Cielewską. Już tym Andrzejem ludziom, którzy zobaczyli najpierw film, a potem przeczytali książkę, no skleili oni się oczywiście na zawsze z pana bohaterami, ich twarze. Pewnie te osoby, które wcześniej czytały książkę, dyskutowały z tymi wyborami, bo zawsze tak jest, jak się przywiążemy do bohaterów literackich, a potem musimy się pogodzić, że to będzie ten aktor i ta aktorka. Ta kontrowersja wokół filmu spowodowała, że ludzi wielu sięgnęło znowu po książkę.
a część ludzi sięgnęło po tą książkę, bo nie mogło zrozumieć, na czym polega fenomen tej książki, bo film ich rozczarował. W związku z tym chcieli sięgnąć, no jest niemożliwe, żeby to, no, bo straszną reklamę robiono i efekt był taki, że tegoż roku, kiedy ten film wyszedł, sprzedaż książki była tak wysoka, że wasz księgowy, no bo to księgowy tak naprawdę tę nagrodę, znaczy tak, księgowy, bo to jest od liczby sprzedanych egzemplarzy. To nie ma żadnego jury oceny, tylko po prostu od ilości sprzedanych egzemplarzy. I ja w 2006 roku miałem tą przyjemność dostać Asa Empiku. No, przyleciałem z Frankfurtu, żeby go odebrać. I ten Asa Empiku teraz stoi w Gdańsku. I czasami na niego spoglądam. Ale teraz już pan nie lata pomiędzy Frankfurtem a Polską? Nie, od 2018 roku z powodu jednej bardzo ważnej kobiety, która jest moją żoną teraz, przyleciałem, przestałem mieszkać we Frankfurcie po 30 latach i wróciłem do Polski. I zamieszkał pan w Gdańsku. Ten Gdańsk w najnowszej książce pojawia się już właściwie w pierwszym opowiadaniu, które czytam, konkretne miejsca z Gdańska. Jak rozumiem, przenosi pan swoje też ulubione miejscówki gdańskie do treści. Ale to jeszcze nie jest pytanie, bo nie odpowiedział mi pan na pytanie, jak to smakowało przenieść tę popularność, która się wyrażała w 18 tysiącach maili, zainteresowanie książką, bo widać było, ile się sprzedaje, na realne spotkania twarzą w twarz. Na początku było to dla mnie dziwne. Na początku, jak mnie zaproszono na targi książki, nie na spotkanie, nie rozumiem, po co ja mam tam jechać. No, ja już wszystko opowiedziałem, jest ta książka. I potem mi pani powiedziała, że usiądzie pan, będzie pan podpisywał. To się wydawało mi takie dziwne. No, i potem zrozumiałem, że to jest dla wielu ludzi ważne, żeby spotkać autora, zamienić im parę słów, zapytać i wziąć podpis. Potem się przyzwyczaiłem do tego. Ale miałem z tą popularnością łatwiej niż być może inni. Ta książka naprawdę stała się w pewnym sensie kultowa na początku, że ja żyłem między dwoma krajami, między Niemcami, Frankfurtem a Nadmenem, gdzie pracowałem naukowo i tym zupełnie nowym światem, w którym się znalazłem. Miał pan takie zakorzenienie, żeby nie odlecieć, kiedy przelatywałem przez Odrę, na drugą stronę tej Odry, tam mnie nikt nie znał. Moja książka wyszła w 19 krajach. Ta samotność w sieci, mówimy o innych też, ale ta samotność wyszła w 18 krajach, a nie wyszła w Niemczech. Ja zrobiłem wszystko, żeby w Niemczech tak. Do tej pory nie wyszła w Niemczech? Nie. Dlatego, że ja niedawno wróciłem. Okay. Teraz już jest nieaktualna, bo to było 2001 rok, ale ja zrobiłem wszystko, żeby książka nie pojawiła się. Ja chciałem, żeby mnie traktowano w tym instytucie jako naukowca, a nie jako autora jakichś bestsellerowych książek. Ale czy bycie bestsellerowym autorem nie jest niczym, w Niemczech właśnie jakoś by podważało autorytet naukowca? Nie, chodziło mi o to, żeby mieć tam spokój, żeby te dwa światy oddzielić. I mi się udało, że mogłem te dwa światy nawet geograficznie oddzielić. Bardzo to rozumiem. Połowa czytelnicy moi, ci, którzy nie czytali czwartej strony okładki, nie wiedzieli, że ja pracuję we Frankfurcie, traktowali mnie jako autora książki. Natomiast w Niemczech traktowano mnie jako naukowca, też pisałem, ale programy komputerowe i te dwa światy udało mi się. Później nie, później kiedy te moje książki ukazały się w Rosji, stały się popularne w Rosji, ekstremalnie popularne w Rosji, to Niemcy, którzy tam jeździli, zauważali, że ich kolega coś wydaje tam, książki w Rosji, więc i tak, Rosji. Tak, i to się, to wydało się w pewnym sensie, w cudzysłowie, bo nic złego się nie stało. Ja muszę powiedzieć, że już widać, że wpadłam w pułapkę Janusza Leona Wiśniewskiego, czyli dokładnie tak jak z książkami, czyli jak się otwiera książkę to i zaczyna się czytać to, co pan pisze i sposób przede wszystkim, w jaki pan pisze, działa tak, że człowiek bardzo chce dowiedzieć się, co jest dalej. I teraz też pan mówi, ja zapomniałam już o wielu rzeczach, na przykład powiedzieć, że można się dołączyć do naszej rozmowy. Czekamy na pytania wpisywane w komentarzach pod naszą transmisją. Postaram się w trakcie zaglądać tam od czasu do czasu. To będzie ten moment, kiedy będę sięgała po telefon, dobrze, więc ja tutaj dobrze nie robię żadnych na boku. Nawet gdyby pani robiła. Ale nie będę robiła na boku niczego, poza właśnie sprawdzaniem tych pytań, które nadchodzą. To po pierwsze chciałam powiedzieć. Po drugie, Stany splątane są jednak dzisiaj tematem naszego spotkania. I skoro powiedział pan, to takie ładne zdanie o samotności w sieci, że był pan smutny i chciał pan sobie pomóc i stąd się wzięła tamta książka, to z czego wzięły się te opowiadania? Co było takim punktem zero, zapalnym?
To znaczy, te historie, które tu są, są niestety, mówię niestety, akcentuję to prawdziwe, dlatego że one są generalnie związane z pewnymi cierpieniami, pewnymi tragediami. Pani czytała, wie doskonale. Jest 5 opowiadań, 5 różnych smutnych w efekcie rzeczy, niektóre z bardzo tragicznych, niektórych wstrząsających, szczególnie to opowiadanie emocje pierwotne, wstrząsające, które się komuś wydarzyły. Jeśli się takie rzeczy komuś wydarzyły, to jest to tragiczna historia, bo ja je nosiłem długo w sobie. Ja często myślałem o tym, żeby... Ale przyszły do pana czytając? Nie, ja się... po prostu pewnego razu odwiedziłem swój rodzinny Toruń i przyszło mi pomyślałem o tym, co się tam kiedyś bardzo dawno temu wydarzyło i potem wróciła mi inna historia. I nagle pewnego razu w moim małym domku w środku lasu na Kaszubach była burza i tej burzy się przebudzony. Obok mnie leżał mój drżący Jack Russell, mały piesek nie wiem, jakieś takie, że chciałbym napisać, szczególnie to opisać to, wyrzucić to siebie, podzielić to. I tak przyszedł ten pomysł i zacząłem pisać i potem napisałem do wydawnictwa Znak Nobliwego krakowskiego. Oni się bardzo ucieszyli. I jest książka. I tak to powstała. Się tak to prosto długo, robi. Voilà, to jest dokładnie pomysł. To był pomysł, a później były te historie różne pisane, które są związane z przeżyciami moimi, z wspomnieniami, z wydarzeniami, które zdarzyły się mnie czy innym ludziom bardzo bliskim. I dlatego są prawdziwe. Tak, i nasycone też takimi detalami, które zwłaszcza dla pana czytelniczek czy czytelników są jasne, że pochodzą od pana i oczywiście to też jest jedna z tych takich, no to ja to mówię jako komplement, pułapek pana pisarstwa, że ponieważ tak obdziela pan postaci czy w ogóle historię rzeczami, o których pana czytelnicy doskonale wiedzą, że przydarzyły się panu, no to już to takie odkrycie, które ewentualnie przemyślenia, które perypetie pochodzą rzeczywiście z pana życia, a które zostały wymyślone, z perspektywy czytelnika prawdopodobnie jest nie do wyśledzenia. Ja tak właśnie czytając tę książkę myślałam o tym a propos tego, jak pan ujął ogólnie te opowiadania, że każdy z nich ma temat, który jest trudny, który jest, ja to sobie zapisałam jako taki, że w każdym z tych opowiadań poznajemy jakieś pojęcie dotyczące utraty, czy to będzie utrata jakiegoś zmysłu i no, niekorzystanie z niego, czy to będzie strata w takim rozumieniu jak rozstanie i przeżywanie żałoby po kimś, czy to będzie strata no, taka jak na przykład świadomość, że no, wydarzyła się jakaś potworna historia albo że nie udało mi się zaopiekować kimś, kim chciałabym się zaopiekować i ochronić go przed złem tego świata. No, za każdym razem są na to też pojęcia naukowe czy z przestrzeni psychologii, naukowe w znaczeniu takim medycznym, psychologii czy psychiatrii. Tak jakby też miał pan trochę taką misję gdzieś tam na boku, żeby za każdym razem czegoś przy okazji nauczyć, czy otworzyć oczy na pewne zjawiska. No, to wynika z lenistwa, dlatego że mi jest łatwiej pisać o tym. Ja jestem naukowcem i dlatego też bardzo często tą naukę wkręcam, gdzie tylko się da i staram się to tak robić. Ale jest pan naukowcem chemikiem, a nie... Ale informatykiem, ale interesuję się też wieloma innymi. Biochemikiem też jestem. Od biochemii to jest do neurobiologii, a neurobiologia to jest... Słyszałam te liczne wykłady na temat biochemii, miłości itd. Od neurobiologii bardzo blisko jest do mózgu, bo ona się tam odbywa, do synaps, do molekuł i dlatego też i one decydują o pewnych naszych zachowaniach. I staram się no, pewne rzeczy naukowe opowiedzieć w sposób taki bardzo przystępny, popularno-naukowy, co wcale nie jest takie łatwe. I wiem, że to docenia się, bo pamiętam, chyba nawet Samotności sieci to pojawia, pamiętam, taka pani do mnie napisała w jednym z tych 18 tysięcy maili. Panie Januszu, pan wszystkie przeczytał, to jeszcze pan pamięta, co jeden było. Jest, bo on jest, zrozumie pani za chwilę dlaczego, bo ona mówi, wie pan co, w tych książkach różnych te naukowe kawałki to ja opuszczam, a pan to tak napisał, że ja nie zauważyłam i przeczytałam. Okay. I to był niesamowity komplement pod tym względem, no bo to nie jest prosto opowiedzieć świat, nie używając hermetycznego języka naukowego, w którym ja się poruszałem i też lubię, jak ktoś mi opowiada z innej dziedziny, której ja się nie znam, w taki sposób, że ja to rozumiem. I tutaj też w tych historiach
zachowania ludzkie staram się tłumaczyć pewnymi pojęciami naukowymi, również medycznymi. Ale mają te tłumaczenia, czy też w ogóle pokazywanie bohaterów ma też w naszym kraju. Chciałabym już móc używać czasu przeszłego, ale ten walor też pokazywania tych, którzy jest trudniej. Może dam przykład, żeby to nie było gołosłowne, czyli na przykład para, którą tworzą dwie kochające się kobiety. Rodzice, którzy pochylają się z wielkim zrozumieniem nad, jak to powiedzieć, żeby nie robić... interpłciowym dzieckiem. No tak chciałam, to nie wiedziałam, czy trzymamy to jakby w tajemnicy, czy nie. No, ale nie, interpłciowym to jest akurat dzieckiem... historia o literce I ze skrótu LGBTI. Mhm. Bardzo rzadko się poświęca tekst tej ostatniej literce, która dołączyła do tego LGBT. To jest też prawdziwa historia i też związana z jakimś takim nieprawdomym przypadkiem, że u mężczyzny, który żył 9 tysięcy kilometrów od kobiety, z którą ma dziecko, nie zadziałał pewien gen, on stał się recesywny, a powinien być dominujący i z tego powodu ich dziecko, ich chłopiec Lukas, w którymś momencie się okazuje, że nie wiadomo, czy będzie Lukasem, czy będzie Luka dziewczynką. I to jest podejście, nie tylko sam fakt tego. Ja o tym całym wydarzeniu przeczytałem w poczekalni u dentysty medyczny, z punktu widzenia z gazety medycznej, więc naukowa. Natomiast to mnie tak nie zafascynowało, bo to jest złe słowo, tak mnie zaniepokoiło to, że chciałem znaleźć kogoś takiego, który ma takie dziecko. No i dotarłem do dziewczyny z Flensburga, która akurat takie dziecko miała i skonstruowałem opowieść na ten temat, o ich dylematach. Zaraz. Czyli to jest właściwie... Jak gdyby report. Reportaż? Czy pani zwróciła uwagę, że ja tam siedzę Oczywiście, jako dziennikarz? Oczywiście, że ja zwróciłam uwagę, ale właśnie nawet kolejne moje pytanie byłoby kompromitującym w tym kontekście, ponieważ miałam ochotę powiedzieć, że też zmienia pan punkty widzenia narratora i że nagle w tym opowiadaniu jest pan wysłuchującym. Tak. I myślałam, że jest to pana pomysł literacki, a tymczasem było to było tak. Wprost. Jest pomysł literacki w pewnym sensie, bo ja tam do niej nie pojechałem, że odbyliśmy tą rozmowę zdalnie, ale to nie ma żadnego znaczenia. No to wydawało mi się, że taka formuła powinna być zachowana również w tym opowiadaniu. Ten człowiek, który traci pamięć, na przykład w tym opowiadaniu Amnezja, to też jest prawdziwa historia. Człowiek, który traci pamięć na tyle, że następnego dnia rano stoją przy nim najbardziej ukochane przez niego osoby, ojciec, matka i siostra, i on zapomniał, że on je kochał wczoraj. I tak, i zdaje sobie sprawę z powinności pewnego rodzaju, ale jednocześnie nie może kłamać sobie, bo niczego nie czuje. On nie rozpoznaje tych osób. To jest taka amnezja, to nie jest Znachor, bo teraz takie modne to jest teraz, wiem, po tym filmie Znachor. Nie widziałam jeszcze tej wersji Netflixowej, cały czas tkwię w tych dawnych. Ja nie, fajna adaptacja tego, ale akurat przypadek, że u mnie też się pojawia problem zaburzenia tego, w układzie limbicznym coś zostało uszkodzone, on akurat wskutek uderzenia i on zapomniał o tym, że kochał kogoś. I teraz musi się nauczyć, to jest niesamowite, praktycznie jest skazany na te osoby i chciałby je znowu pokochać, ale to nie jest, rodziców się kocha w wyniku pewnego procesu wychowawczego i siostra, która się, a tutaj nagle ci rodzice i ta siostra czekają, że on ich będzie kochał, bo to jest ich brat, to jest ich syn i jej brat i to wydawało mi się niesamowicie interesujące. W pewnym momencie matka, nie zacytuję dokładnie, ale jakby zdaje sobie sprawę z tego, że ma po prostu dwóch synów. Tak jest, tego sprzed wypadku i z tego po wypadku. I to też jest taki straszny dylemat dla tej matki. Ona, żeby kochać tych dwóch chłopaków identycznie, bo niby dlaczego miałaby tego... A naukowo to jest prawdopodobne, bo w pana opowiadaniu jest tak, że oni się, ci dwaj właśnie mężczyźni, ci sami fizycznie, ale sprzed wypadku i po wypadku, różnią się upodobaniami, zainteresowaniami, pomysłami na siebie. Jest to możliwe. Na przykład można stracić, tu w moim przypadku, to jest bardzo charakterystyczne, że ten sprzed wypadku umiał dwa języki, hiszpański i angielski, a po wypadku zna tylko hiszpański. Więc jest to możliwe. To są pewne obszary pamięci. My mamy w ciele migdałowatym jest obszar pamięci i z pewnego zostało wygumkowane pewne rzeczy, a z innego nie.
nie zostały wygumkowane. To jest straszna, straszna historia i takie, i to jest takie, taka jest bezsilność. Co z tym zrobić? No, nam opowiadają naszą przeszłość i musimy uwierzyć, że byliśmy tacy. To ten człowiek po tym wypadku jest zupełnie inny. Nie zupełnie, ale jest, no jest inny. Tak. Jest bezbronny też wobec tych wspomnień, prawda? Wobec tych wspomnień. On opowiadają mu kim był kiedyś. Nigdy nie będąc w jego głowie. No tak. Nie mając też żadnego pojęcia na temat jego intencji, tak. Tego, co go napędzało, no tak naprawdę. Ale podejmuje tą walkę, żeby zacząć normalnie żyć, funkcjonuje i to opowiadanie kończy się dość optymistycznie, nie będę teraz tutaj zdradzał jak, bo są przypadki przywrócenia pamięci. Nie wiadomo, czy akurat mój bohater będzie miał to przywrócone, czy nie, ale coś tam zdradza. Ale pytanie brzmi, czy szczęśliwym zakończeniem byłoby właśnie przywrócenie całkowicie pamięci, czy jednak pewnie nie. Szansa na to, żeby doświadczyć zupełnie... Tym bardziej, że on się tych rodziców znowu pokochał i tą siostrę znowu pokochał, tylko inaczej. Inaczej się kształtuje to uczucie tej emocji miłości, jak się od dziecka kogoś, a co innego, jak się później, to wcale nie znaczy, że ona jest słabsza, mniej zachłanna, czy coś takiego. No, wydawało mi się, że to jest bardzo interesujący temat, żeby to poruszyć. Ja się absolutnie zgadzam. Jest to bardzo interesujący temat zarówno w przestrzeni takiego czytania dosłownego, jak i też tego, co to symbolizuje. Czyli no, jest to takie otwarte cały czas pytanie i wiele osób myśli o tym, nawet w dzisiejszym świecie, może nawet częściej myśli, czyli co jest pierwsze, czy może nazwę to tak, taka rodzina z wyboru, czyli to, o czym decydujemy świadomie, więzy krwi, które my wybierzemy, że to będą nasi teraz bliscy, bo to są ludzie, których poznaliśmy, pokochaliśmy, wybraliśmy ich jako, czy właśnie te więzy krwi dosłowne w znaczeniu genetycznym, kiedy nie zawsze siedzimy naprzeciwko tych, którzy są dla nas dobrzy, albo którzy nawet nam życzą dobrze. Z założenia musimy spełniać pewne tutaj zobowiązania. Mało kiedy mamy odwagę się im przeciwstawić. Dlatego, że mamy te więzy krwi i pewną podległość. Pewną, a tutaj nagle zakochujemy się na nowo. W przypadku rodziców jest to inaczej, ale to też jest rodzaj zakochania. Zakochujemy się zupełnie od nowa i kochamy ich z innych powodów. A to jest dla nich trudne, bo oni muszą przyzwyczaić się do nas, do nowego. To opowiadanie było trudne dla mnie do napisania, ta amnezja, bo musiałem długo myśleć, co będzie prawdopodobne, a co nie będzie prawdopodobne. Ja nie wszystko. Mogłem to opowiadanie rozszerzyć więcej, ale wydawało mi się, że trzeba się skupić na kwintesencji. Ja w ogóle piszę bardzo mało, pani pewnie zauważyła, bardzo mało opisów jest. Mhm. Przychodzę do sedna rzeczy natychmiast u mnie. W moich książkach jest, tu wychodzi ze mnie fizyk, jest bardzo dużo bitów na zdanie, bitów informacji na zdanie. U mnie się nie znajdzie opisów przyrody pięknych czy zachodów słońca, tylko przychodzi się do tego, co się po tym zachodzie słońca w duszach ludzkich dzieje. Ale zdarzają się opisy, może rzeczywiście nie tak rozwlekłe i każdy, kto pana książkę miał w ręku, ten wie, że to nie są sytuacje tak jak w Potopie, kiedy trzeba przerzucić 60 stron, żeby przejść do kolejnej akcji. Ale na przykład opisy herbaty. Herbata to jest w ogóle coś, co łączy wszystkie te opowiadania, mam wrażenie. Ona zawsze jest jakaś i myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób czytających od razu ma ochotę taka faza, szukać. Że miał pan fazę na herbatę, tak? Tak. Okej, rozumiem. Fazę na herbatę. Ja wiem, dlatego że no jedna z bohaterek była miłośniczką herbaty i wydawało mi się, że powinienem to poruszyć kiedyś. Pójść za herbatą. I dlatego też zrobiłem nie tylko miłośniczką herbatę, ale również porcelany miśnieńskiej, w której tę herbatę piła, co się źle skończyło dla porcelany. Dla porcelany. Bo dla bohatera chyba już niekoniecznie, tu moglibyśmy dyskutować. Nie, faktycznie, chociaż przeżywał to bardzo długo, dlatego że to jest to opowiadanie o utracie zmysłów. Gdzie kobieta porzuca mężczyznę, a on nie może się pozbyć pamięci o niej z powodu zapachu, który generowała w określonych momentach ich intymności głównie, no bo pot ludzki i pewien zapach pewnej perfumy tak się zmieszał, że to było tak mocne. To jest w ogóle niezwykły kontakt naprawdę z panem, bo dla pana to jest przekonujące i to jest 100% prawda, bo pana te wszystkie biochemiczne procesy interesują i intrygują i pan po prostu w nich jest, a dla mnie to wszystko symbolizuje i dokładnie to samo, czyli że to symbolizuje tęsknotę, niepogodzenie się, niegotowość, zaskoczenie, no wszystkie te elementy, które są też w tym opowiadaniu, prawda, że ja to odbieram w ogóle
no, zupełnie innej przestrzeni, a zgadzamy się co do tego, że to się przydarza tym bohaterom. Tak, i te zmysły są strasznie ważne. Niech pani zwróci uwagę, że kiedy on się wydobywa już w końcu z tej otchłani, z tej czarnej dziury miłości po tamtej kobiecie, zresztą czyni to dużą część w Gdańsku, w moim rodzinnym Gdańsku, idzie z szlakami. I czy on przypadkiem nie jeździ też na skuterze tam? Właśnie na skuterze. Ja niestety nie wiem, czy będę teraz jeździł na skuterze, bo miał pan wypadek na skuterze. Przytykałem do państwa studia i siedzę tutaj u pani z cennym metalem w kolanie w postaci tytanu, który mi tam składano tą nogę. I on jeździ na tym skuterze, ale ja bym pisałem, kiedy relacja moja do skutera była zupełnie inna wyłącznie niż teraz. Okay, nie, była, nie było tego lęku. A poznaję kobietę w tym Gdańsku, która ma z kolei inny zmysł, nie całkiem w zasadzie, która nie ma. Bo on by chciał utracić zmysł węchu, żeby zapomnieć tamtą, a poznaję kobietę, która nie ma smaku. To się ageuzja nazywa naukowo. Zdarzają się tacy ludzie i przez to ona jest specyficzna, na przykład i zupełnie inaczej go całuje, dlatego że chcemy wysmakować również tą kobietę, czy tego mężczyznę, którego ona całuje. I przez to, że nie ma smaku, robi to intensywniej. I to jest niesamowite, że z jednej strony brak czegoś powoduje czegoś nadmiar, co go no, oczywiście w pewien zazwyczaj sposób tak jest, fascynuje. Że tak. Któryś kompensuje. Ja akurat tam z tych ich takich zbliżeń miłosnych zapamiętałam pieska, który w pewnym momencie gryzie lub próbuje ugryźć kochanka w pośladek. No w ogóle pies tam się pojawia. No tak, herbata, pies, skuter, ja nie wiem, konkretne ale miejsca w Gdańsku. Ale czy to nie jest lenistwo autora? Ja nie mam bladego pojęcia. Mi się wydaje, że to jest fascynująca gra, którą się prowadzi z czytelnikami, ale to jest też lenistwo. Budowanie takiej własnej mapy. Dlatego, że po co ja mam... Ja mam jako naukowiec straszne problemy z wymyśleniem fikcji literackiej. W większości książek, które piszę... Czyli musi się pan zahaczyć o coś, co tak, jest, tak? Tak, muszę się zahaczyć. Mi jest niebezpiecznie coś opowiedzieć. Jak pani mi coś powie po naszym spotkaniu, to ja mogę to opublikować. Mhm. Dlatego, że ja mam problem z tym. Jako naukowiec chciałbym na dole przypisy robić, skąd ja to wiem. Mhm. Żeby ludzie wiedzieli, że to jest prawdziwe, że to nie jest wymyślone, że to nie jest jakaś fikcja. I przekonałem się, że pisanie książek, które nie bazują na fikcjach literackich, jest łatwiejsze, dlatego że każda fikcja ma pewną granicę naszej wyobraźni, a życie jest tak skomplikowane, tak przekracza granice, że zawsze się znajdzie coś do opisania, najbardziej niewiarygodne, ale ludzie i tak sobie wyobrażą, że to mogło się komuś zdarzyć i komuś się to faktycznie zdarzyło. Dlatego ja też łatwiej mi się pisze, jak mam już te historie, dlatego jak podkradam te historie ludziom. Ja przez 8 lat jeździłem. Więcej, 8 lat tak, jeździłem między Frankfurtem a Koninem do kobiety mojej i w tym jeździłem biorąc pasażerów dla ekologii, a później również dla innych celów, brałem pasażerów na tak zwanym BlaBlaCar. Jakie historie oni mi opowiadali w tym samochodzie, jak ma pani 10 godzin między Frankfurtem a Koninem czy Poznaniem, to opowiada się w tym samochodzie niesamowite historie. I to jest taki syndrom przedziału kolejowego. I ludzie opowiadają to, bo wiedzą, że to będzie w pewnym sensie anonimowe. No wysiądę od tego gościa i już więcej go nie spotkam. Więc... Czyli tak właściwie, gdybym zapytała pana metodę na takie sycenie się... Jeździć na BlaBlaCar. Zbieranie informacji, inspiracji, to powiedziałby pan BlaBlaCar? I dyktafon, i coś do pisania, żeby mieć w kieszeni, żeby te najlepsze kwintesencje nie zapomnieć. Właśnie, nie. Bo człowiek myśli, że musi zapamiętać, a potem zapomina. No tak, wielokrotnie zresztą, kiedy w życiu nam się przydarza coś niewiarygodnie skomplikowanego, to nawet mówimy, prawda, że gdyby to było w filmie, to wszyscy by się pukali w głowę i mówili, scenarzystę poniosło. Widzi pani? Ale życiowe historie są często tak. Zaglądam do pytań, robię teraz małą przerwę w tym wątku naszej rozmowy, żeby zajrzeć do pytań. Pani Justyna pyta, czy nadal pracuje pan naukowo? Jak rozumiem, tu odpowiedź jest, że nie. Czy też poświęcił się pan tylko pisaniu? No to przekazuję to pytanie w tej formie, bo może jednak pan coś na boku, jakiś naukowy projekt robi. Nie, nie, nie. Taki był plan, że ja wrócę z tego Frankfurtu do Gdańska i nie wyobrażałem sobie, że ja będę mógł żyć bez tej mojej kochanki, tej nauki.
Znaczy, bo na początku literatura była kochanką, a nauka była tą żoną główną, a później jak skończyłem z tą nauką, wydawało mi się, że mogę, jak zmienię rolę, to będę miał jej dwie, i naukę, i literaturę. Dwie kochanki, tak. A później... Niebezpieczne jest to tutaj. Te metafory są bardzo niebezpieczne, bo zawsze żony są złe w tych metaforach. Mniej bardzo często ekscytujące. Tak się zdarza, że wiele kobiet uważało, że ich mężów odebrała literatura im z ich życia. Mamy wiele przykładów też, że nie wszyscy, ale tak mi się wydawało. Ja zawsze traktowałem naukę jako tą główną rzecz. Jakby mi pani zapytała po przebudzeniu, kim jestem, nigdy bym nie odpowiedział, że jakimś pisarzem. Tylko zawsze bym odpowiedział, że jestem naukowcem, później długa przerwa i potem bym dodał być może po pierwszej kawie, że jestem autorem książek. Nawet teraz, kiedy pan nie pracuje naukowo, nie jest pan pisarzem? I właśnie, bo to jest, próbuję odpowiedzieć, bo ja zawsze odchodzę od wątku, odpowiedzieć ja na pytanie klinować. Tej pani, mianowicie, że nie pracuję teraz naukowo. Taki był plan, że wrócę, rok przerwy zrobię sobie po powrocie z Frankfurtu. No i ponieważ wróciłem do Gdańska, tam jest mnóstwo uczelni najróżniejszych, gdzie to moją chemioinformatykę, bo ja się zajmowałem zastosowaniem informatyki w chemii i mógłbym wykładać, chociaż na pół etatu, żeby mieć kontakt. A później pojawiła się pandemia. Skutecznie odcinając, tak? I ja nie chciałem uczyć studentów zdalnie. Bo nie po to. No i do teraz jeszcze nie wróciłem do tego, ale ciągle to nie jest wykluczone, że to, czego nauczyłem się w tym dobrym, jednym z najlepszych instytutów chemii i informatyki we Frankfurcie nad Menem przez 30 lat, może komuś by się to przydało i chciałbym tego uczyć. Także nie, teraz piszę tylko, jeśli cokolwiek robię innego niż spędzam czas z rodziną, to piszę książki. Ale a nie, naukowo nie pracuję. Czytam, nieustannie czytam w swojej dziedzinie. Łatwo wypaść, prawda? W mojej dziedzinie wypada pani po 3 miesiącach. Mm. Zawsze trzeba coś czytać, dlatego też szperam, szukam w internecie. Teraz się zaczynam uczyć, ale z zupełnie innego powodu, nowego języka programowania. Okay. Bo chcę się nauczyć oprócz C-Sharp, czy C++, czy Java. Jakąkolwiek pan nazwę wymienił i tak dla mnie Java, jest, Pythona się. Wy sprzedajecie tutaj w Empiku mnóstwo książek Pythona, więc chcę się tego Pythona nauczyć. Trzymam pana za słowo. Pani Magdalena pyta, czy ma pan w planach kontynuację powieści Bikini? Nie. Nie? Ostatecznie nie? Nie, dlatego że ja nie lubię pisać kontynuacji, dlatego że tak naprawdę Frankfurtu... Aha, czyli jak już przestaną prosić, trzeba pana prosić, zapomnieć nie, o tym, żeby prosić. Przyjechałem z Frankfurtu do domu i koleżanka, moja żona jest nauczycielką w Gdańsku, uczy polskiego w najlepszym liceum w Gdańsku i jej koleżanka przyniosła książkę do podpisania Samotność w sieci. Ja ją tą książkę podpisywałem i zacząłem ją czytać, tak naprawdę. I wie pani co, że wzruszyła mnie Samotność w sieci po tylu latach. Czyli pan nie zagląda do swoich książek? Nie, ja nie czytałem Samotności w sieci, tylko czytałem te fragmenty, które redaktorzy kazali mi zmienić wtedy. Bo muszę się ustosunkować do redakcji, taki jest plan. I po przeczytaniu tej Samotności w sieci pomyślałem, 17 lat minęło. Nikt mi nie zarzuci teraz, że jakiegoś sequela dla pieniędzy będę pisał. Napiszę kontynuację. No, wydawnictwie się oczywiście ucieszyli, jak się dowiedzieli, że ta książka wyjdzie. Czyli wszystko ma po prostu iść swoim takim torem. Właściwie musi wynikać wprost od pana, nie dać tego tak, w sposób przyspieszyć i stymulować. Nie, tak, to jest jedna sprawa. Bikini nie wydaje mi się, że ja chciałbym wrócić do tego. Ta historia się kończy z końcem II wojny światowej. To się w Stanach Zjednoczonych dzieje i nie chciałbym wrócić. Chociaż byłoby to teraz bardzo aktualne w tej obecnej sytuacji. To Bikini jest czytane teraz od nowa, bo porusza temat wojny. To jest moja jedyna książka historyczna. Dwa lata pracy, szukania w archiwach, no bo co innego pisać o świecie za oknem, który się ogląda, się rozumie, widzi, a co innego pisać o świecie, który minął, szczególnie w czasie II wojny. Ja przecież tam wędruję na atol Bikini. Nie ma żadnego klucza, no właśnie. Tak, to ja mnóstwo szukania po archiwach. Druga wojna światowa, front zachodni, atol Bikini, bombardowanie Drezna, to było tyle pracy. Dwa lata, szczególnie, że ja to dzieliłem z moją nauką, że musiałem to robić po godzinach tak naprawdę. Książka bardzo dla mnie bliska i nie chciałbym, to Bikini jest. Jeśli miałbym oceniać moje książki, to oczywiście oprócz tej Stany Splątane, które jest tym nowym, narodzonym baby, najbliższym, nad którym trzeba się pochylić, to
Bikini chyba jest najważniejszą, taką najlepszą moją książką. Wcale nie samotność sieci. Czyli takie spełnienie, tak? Takie ważne, to jest takie ważne, to jest pokazywanie, to jest miłość w czasie wojny, co teraz jest bardzo aktualne, pokazywane. Tam jest piękny wątek historii miłosnej, ale w czasach zarazy, bo tak bym to nazwał, no bo wojna jest czasem zarazy. Ta miłość ma w czasie wojny inną dynamikę, tam nie ma czasu na randki, kino, restauracje. Tam przechodzi się do sedna rzeczy w różnym względzie i do wyznań, i do dotykania. Tak myślę, że to chyba jest najbardziej piorunujące właśnie połączenie i takie robiące wrażenie na pana czytelniczkach, ale pewnie też na czytelnikach, że to z jednej strony ten taki racjonalizm, który idzie za nauką, a z drugiej strony ta pana taka niezwykła umiejętność pisania o emocjach, scen erotycznych, no tego wszystkiego, co się łączy z tą taką zmysłowością, że to jest ta mieszanka piorunująca. Ten no tak, bo pisanie... Wizerunek naukowca, który jednocześnie tak... Tak, no bo miłość, w której się ludzie nie dotykają, nie jest miłością prawdziwą, bo ludzie pragną tego i to jest tą pierwszą fazą, to libido, dopiero później jest ta filia, jest ten caritas, jest ten eros, ale na początku jest to, na czym zbudowany jest cały ten Hollywood i całe te wszystkie seriale, na tym, że ludzie chcą się dotykać i to jest największe cierpienie. Zastanawiałam się, kiedy będziemy rozmawiać właśnie o erotyce i widzę, że... Nie, pani sprowokowała. Oczywiście, że tak. Zastanawiałam się, kiedy włączy mi się ten wątek pod wpływem spotkania z panem. Pani Justyna pyta tak. Dzień dobry. Panie Januszu, czy słucha pan muzyki podczas tworzenia? Jeżeli tak, to czy wpływa to w jakiś szczególny sposób na to, jak pan pisze? I serdeczne pozdrowienia, one są w każdym z tych pytań zawarte też. Teraz nie. Wiele książek moich, teraz mniej słucham muzyki, to fakt, ale inne książki moje powstawały we Frankfurcie głównie, w biurze. Teraz może dlatego, że jestem w domu i są inni ludzie i wiem, za drzwiami zawsze, bo ja zawsze w samotności wszystko piszę, ale teraz nie słucham tyle muzyki, ile słuchałem kiedyś, ale kiedyś nie było książki, która... No, samotność w sieci powstała przy muzyce smutnej bardzo. Ja wiem, jak wybierać muzykę smutną, no bo jak pani wybiera muzykę nawet klasyczną, to zupełnie inny jest Mozart, a zupełnie inny jest Schumann. Samotność powstała bardziej przy Beethovenie i Schumannie niż przy Mozarcie, bo Mozart jest bardzo optymistyczny. Ale nie musi być to wcale klasyka. No, najsmutniejsza muzyka. Ja musiałem się przy wielu książkach wprawić w taki stan melancholii i smutku. Do tego potrzebna jest muzyka. I przy Schumannie, Beethovenie można się w taki stan wprowadzić, ale można też przy naszym, on jest dla mnie, mi jest tak blisko, przy Coenie, przy Leonardzie Coenie. Przez pewien czas, jak sprzedawali w Empiku płyty Coena, to wydawało mi się, że powinni je z brzytwami sprzedawać od razu, żeby się pociąć po tym, jak się go wysłuchało. On był taki smutny. Wtedy on opowiada takie opowieści niesamowite i one, więc słuchałem przy muzyce smutnej generalnie, nastrojowej, balladowej. Coen, Alicia Keys, dużo przy country. Country? Tak, dlatego, że muzyka country, wbrew pozorom, jak się wsłuchać w nią, to opowiada historie, najczęściej smutne. No jasne, tam obiedzie. Wszyscy są zapłakani, zdradzeni, odrzuceni, niespełnieni i to, ale też słuchałem przy muzyce poważnej. Znaczy pisałem przy muzyce poważnej. Teraz nie, teraz mniej. Te opowieści nie powstały przy żadnej muzyce. Potrzebowałem tu bardzo dużo skupienia. Każde słowo tutaj w tym, każda opowieść, każde zdanie, które wykluwało mi się w mózgu, było pisane w skupieniu. Dlatego, że to jest tak skondensowane dużo emocji, sama pani przyzna, w tych pięciu opowiadaniach, że wydawało mi się, że nic nie powinno mi przeszkadzać w pisaniu i dlatego ta muzyka była napisana w ciszy tej zewnętrznej, bardzo, często w nocy. Wiele opowiadań powstało w nocy i to najważniejsze, najważniejsze dla mnie, te najdłuższe, te emocje pierwotne, wcale nie było pierwsze. One powstały, ja wiedziałem, że ja je umieszczę, ale chciałem to jakąś taką gradientem do tego podchodzić, bo ono jest tak poruszające to opowiadanie dla wielu. Można kupić też u was też, w Empiku można kupić audiobook tej książki. Mi zależało, żeby tą książkę czytał Mariusz Banaszewski, który jest dla mnie guru
w sensie głosu i sposobu. Interpretacji. On nie czyta tylko głosem, strunami głosowymi, krtaniem. On czyta ciałem, jak się to widzi, się, jak on to czyta, tą książkę. I Mariusz Bonaszewski był zapytany o czytanie tej książki. Powiedział, że on z różnych powodów musi nieraz przerwać czytanie, bo są obce słowa i tak dalej. A tutaj przy tym opowiadaniu musiał przerwać, żeby się uspokoić. W związku z tym to było dla mnie takie, że no poruszyło. A on czyta mnóstwo tekstów. I to było takie dla mnie, to taka pierwsza pochwała. Była dla mnie, która mnie poruszyła, bo on jest dla mnie bardzo ważny w tym, a jednocześnie pochwalił mnie i to jest taka nagroda, taka motywacyjna. Ja gdzieś czytałam, nie wiem też, czy czytałam, czy słuchałam wywiadu z panem, w którym właśnie wracając do tego opowiadania, do którego cały czas biegamy, powiedział pan o tym właśnie, co chyba też na początku naszej rozmowy pan wspomniał, że ten 6-letni chłopiec do pana przyszedł we śnie. Tak. Tak, to była też historia znana powszechnie, tak? Ileś tam lat temu. Tak, to historia, która się wydarzyła, ale ja to wiedziałem, że ja kiedyś nie wiedziałem, że ja będę pisał książki. Ja myślałem, że ja będę tylko programy pisał komputerowe i będę się... Ale wiedziałem, że ja nosiłem to w sobie. Wiedziałem, że te opowiadania kiedyś z siebie wyrzucę, że one są, że te historie są tak fajne i tak ważne, że powinienem z kimś podzielić, a ponieważ ludzie czytają mnie z powodu innych książek, wydawało mi się, że no zrób to, niech ludzie przeczytają, niech podzielą, podziel się z tymi historiami. I to przyszło do mnie właśnie w tej starej Kiszewie, w Lecznym, w czasie, że akurat to pojawił się ta historia tego Joachima, który wcale nie miał na imię Joachim, ja bardzo dbałem, żeby można było broń Boże, nie został nikt skrzywdzony przez analogię, jakieś porównania. I od tego się zaczęło, ale to wcale nie znaczy, że zacząłem pisać od tego opowiadania. Chciałem do niego dojść dopiero i dlatego ono nie jest wcale pierwsze. A co w tej historii, no tak w pana odczuciu, no nie mogę zapytać, co było najważniejsze, ale jakby co pana najbardziej tam poruszyło, co najbardziej pan mnie poruszyło, najbardziej poruszyła mnie zdanie sobie sprawy, jak destrukcyjne jest uczucie zemsty. To jest, gdyby pani mnie zapytała, o czym jest ta historia, to bym nie napisał o krzywdzie, tylko o zemście. Ta historia jest o zemście, która prowadzi do... Jesteśmy świadkami nieustannie mszczenia się kogoś. To, co się teraz na Bliskim Wschodzie dzieje, to są akty zemsty tak naprawdę. I chciałem pokazać, jak bardzo destrukcyjne są, jak bardzo bezsensowne są te akty zemsty. To jest historia o zemście, a ja ją tak prowadzę, że chcemy, żeby się bohaterka zemściła. Że nawet możemy tą zemstę chcieć, żeby wszyscy klaskali, czekali, żeby ona się w końcu zemściła, bo spotkała ją ogromna krzywda, ale to jej nic nie da. I o to mi chodziło, żeby napisać opowiadanie. I na szczęście, no nie będę mówił na jakie szczęście, ale zemsta jest złym, destrukcyjnym uczuciem, które przynosi bardzo krótkotrwałą satysfakcję. I niczego innego nie zmienia. I dlatego to opowiadanie nazywa się Emocje Pierwotne, w których jest dużo innych emocji. Ja wymieniam całą listę tych emocji pierwotnych, tak sklasyfikowanych przez psychologów, ale na pierwszym miejscu wymieniam zemstę. O tym. To jest historia o bezsensownej zemście, która do niczego nie prowadzi. Chociaż mamy do niej prawo w niektórych kodeksach, nawet honorowych. Obowiązek zemsty jest, no ale ja chcę pokazać, że to do niczego nie prowadzi. Rzeczywiście tak jest, że wiedząc już na co się zanosi, jakie są decyzje bohaterki, nie żałujemy potencjalnej ofiary. Natomiast no to, co jest tam też bardzo takim elementem dotyczącym znowu naszej rzeczywistości, może nawet w jakimś takim doświadczeniu też wielu innych mam, wielu innych ojców, dzieci, nastolatków, no to jest ta przestrzeń internetu i dostępu do pewnych informacji, bo znowu każe nam to myśleć o tym, czym jest szczerość na przykład, albo czy można ochronić kogoś, chroniąc jego niepamięć o jakichś zdarzeniach. W czasach, w których mamy nadmiar bodźców i informacji wszędzie dookoła nas,
I okazuje się, że nadchodzi taki świat, w którym dosyć łatwo będzie dotrzeć do niestety faktów na temat własnego życia, niewyjaśnionych wcześniej, czy w ogóle nierozpoznanych. Ochroniąc przed informacjami, matka naraża się na zarzucenie jej nielojalności. I to też jest taki straszny dylemat. Ona w tej ochronie, w tym poczuciu winy, że ona do tego dopuściła, chciała go ochronić przed tym światem, a to później się okazało, że to jest niemożliwe, dlatego że świat rejestruje zło. Świat rejestruje więcej zła niż dobra. Only good, only bad news is good news, tylko dobra, tak. Zła wiadomość jest dobrą wiadomością. Na tym bazują całe media i ona przegrywa przez to chronienie. Być może gdyby była szczera od początku i nie chroniła go przed tymi informacjami, może nie doszłoby do tego, do czego doszło w życiu tego chłopca. A propos tej takiej pracy, która polega na bardzo precyzyjnym właśnie unikaniu nadmiaru i zostawianiu wyłącznie tego, co powinno zostać w opowiadaniach, to jest z Pana perspektywy proces żmudny, użyję takiego staromodnego słowa, czy przede wszystkim dający satysfakcję, że Pan to lubi, nie musi Pan się ograniczać, po prostu tak Pan pisze, Pan tak myśli? Nie, to nie jest żmudny proces. Ja mam taki sposób pisania i pewnie ci, co sięgają po moją książkę, rozpoznają ją po pierwszej czy drugiej stronie. Tak zacząłem pisać i maksymalizuję ilość bitów informacji na zdanie. Ciągle wracam do tego, żeby przychodzić do sedna sprawy. Dla mnie w całej tej mojej literaturze najważniejsza jest opowieść, którą chcę podzielić z kimś, dlatego że te opowieści nas poruszają. Oczywiście, że można słowami tylko bawić. No, są autorzy, którzy piszą praktycznie o niczym, jak się wysączyłoby ilość informacji, ale piszą tak pięknie, że się chce to dwa razy czytać. Ja z innego świata pochodzę, z innego świata, w którym bardziej reportersko piszę. Jestem przyzwyczajony do pisania książek naukowych, gdzie nie powinno się koloryzować i dodawać informacji. Czegoś, to po prostu trzeba przychodzić do sedna rzeczy i pisać najczęściej o prawdzie i o tym. Więc pewnie ludzie rozpoznają mój sposób pisania i te opowiadania trochę mnie usprawiedliwiały, że one są takie mało ozdobne w odpisy, tylko od razu do sedna przechodzę, bo opowiadania są z reguły krótkie. I zatęskniłem zresztą za opowiadaniami. Ja dawno nie napisałem żadnych opowiadań. Ostatni mój zbiór opowiadań to bardzo dawno druga książka Po samotności w sieci, Zespoły napięć. Nie wiem, czy pani miała okazję to czytać. Miałam. Tak. Ale czy to właśnie jest tak też, przepraszam, że tutaj wyszło słowo, że jednak opowiadania pisze pan tak jak książkę trochę, że pan usiadł i napisał 5 opowiadań? Tak. Czyli to nie jest tak, że one powstają przy różnych okazjach, a potem można je zebrać pod jednym tytułem i wydać? Pierwsze opowiadanie było wcześniej napisane, tylko na tym. Natomiast te wszystkie usiadłem tak jak... To było dość trudne w pewnym momencie, dlatego że pożegnanie z książką jest podobne do pożegnania z opowiadaniem. Nie jest mniejszy ta tęsknota później i przyzwyczajenie się i nie mniej się tęskni ze światem bohaterów swoich. Więc to by miało jakieś takie przerwy, musiałem sobie robić, bo wszyscy przeżywają pożegnanie z książką, bo skończyłeś książkę i czułeś tą, że musisz się otrząsnąć z tej książki. Ja musiałem się otrząsnąć z 4 opowiadań, żeby kolejne następne zacząć pisać, bo każde... Ale później przychodziła ta tęsknota, żeby znowu usiąść i znowu wejść w inny świat. Ja miałem konstrukcję, robiłem te algorytmy tamtych, ja trochę podchodzę do pisania algorytmicznie, to znaczy jest początek, środek i koniec, jeżeli to, tamto, no tak jako informatyk na tym. Ja sobie to rozpisuję w mózgu jak schemat blokowy, że co się wydarzy, a później wypełniam to treścią w postaci zdań, które są jak gdyby językiem programowania. Takie przyzwyczajenie. Do tego. I często nie wiem, jest taka instrukcja if i można iść w tą albo w tą stronę, jeśli to pójdę tam, a jeśli nie, to i często tą decyzję, w którą stronę pójdę, podejmuję na samym końcu, kiedy dochodzi do pisania tego. Tak piszę i tak, bo ja nie mam żadnego wykształcenia humanistycznego. Tak mi się wydawało, że żeby pisać, to trzeba być humanistą, znaczy wykształcenie humanistyczne. Ja jestem
magistrem fizyki, doktorat mam z informatyki, habilitowałem się z chemii, więc to jest takie zupełnie nie mam... Naukowa hybryda. Taka naukowa i z każdego mógłbym się pani usprawiedliwić, ale dlaczego tak się zmieniało, ale dopiero dużo czasu minęło, żebym zrozumiał, że ja też mam prawo pisać, nie będąc nawet polonistą. No co więcej, ma prawo się pan nazywać humanistą, niezależnie tak, od tego, ale, czy zajmuje się pan chemią, a może właśnie dlatego, że jest pan naukowcem. To było takie naiwne, dziwne przekonanie, że świat jest taki binarny, że są nauki ścisłe i nauki humanistyczne i ci od nauk ścisłych, wara od nauk humanistycznych. Ja pamiętam, jak zrobiłem habilitację, miałem swojego pierwszego doktoranta promowałem. I przyjechał mój kolega, który był recenzentem jego pracy, a ja już byłem wtedy, napisałem Samotność w sieci i on recenzował jego pracę i on mnie znał i podchodzi do mnie: Janusz, ja myślałem, że ty jesteś poważnym człowiekiem, a ty powieści piszesz, bo znana była Samotność w sieci. No widzi pani, to jest takie podejście. Niegdyś dobra pani z dobrego, panienka z dobrego domu, która mówi, że będzie aktorką na przykład. No tak, a ty powieści piszesz, to tak zabrzmiało, ale później jak wypiliśmy po tym dobrym doktoracie tego mojego kolegi, trochę wina w czasie rautu tego po doktoracie podszedł, mówi: wiesz, że ci tego zazdroszczę, więc ludzie mają taki deficyt, żeby wejść w inne światy. Ta literatura i to pisanie było takim wejściem w inny świat. Ja miałem w pewnym momencie straszny przywilej, że mogłem na dwa perony zajeżdżać. Jak znudziła mi się nauka, to mogłem zacząć pisać książki, a jak mi się książki, to mogłem wrócić do swojej nauki, której miałem szybciej sukces, bo od razu wiedziałem, że coś, ten program działa albo nie. No właśnie, ale czy teraz z perspektywy czasu, kiedy pan ma przerwę w działalności naukowej, ale nie w gromadzeniu wiedzy ze dziedzin, które pana interesują, to pisze pan więcej? Jakby, czy czas rzeczywiście? Nie, niestety nie. Niestety nie, to tak się nam wydaje, że będziemy mieli więcej czasu. Ja potrafiłem wtedy się świetnie zorganizować. Więcej mamy zajęć, dokładnie tak. Tylko widzi pani, ja miałem pewną przewagę, bo w tym Frankfurcie ja byłem sam. Nie czekała na mnie żadna kobieta, żadna rodzina, jak pisałem te książki. W związku z tym mogłem wracać, kiedy chcę, pisać, kiedy chcę, a teraz jestem co innego, jak się żyje w jakiejś w rodzinnej społeczności. Ma się pewne obowiązki i tak dalej. A w tym Frankfurcie mogłem całe noce mogłem decydować, kiedy pojadę, gdzie, czy pojadę, kiedy wrócę, czy nie wrócę. A teraz jestem w innej, lepszej. Dla mojego życia, dla mnie wewnętrznie lepszej, ale z punktu widzenia wydajności pracy, połączenie tych dwóch światów w tej konfiguracji byłoby trudniejsze, połączenie tego naukowego, a jednak jak tą naukę traktowałem wtedy bardzo poważnie. Ja nie chciałem doprowadzić do momentu, kiedy robi się dwie rzeczy, ale źle. Kiedy nie zadowolisz dwóch kobiet, jedno... Czego by pan nie mówił, i te kobiety się pojawią? Ja chciałam powiedzieć, że a propos ludzi, i kobiet, i mężczyzn w tej książce, to też te opowiadania mają taką konstrukcję, że właściwie rzeczywiście tam się toczy dialog. Zawsze są bohaterowie, którzy mogą ze sobą coś przynieść, swoje różne historie, rzeczy, przeżycia, albo braki właśnie. I są w jakiegoś rodzaju dialogu, więc nie tylko pan opowiada ludziom historię, ale też przypomina im o tej takiej odurzającej wręcz sytuacji. Niektórzy by ją nazwali czasami terapeutyczną, inni używają słowa przyjacielska. Nie trzeba tego wykluczać, to się łączy, czasami rozdziela. Ale że ci ludzie ze sobą gadają, czasami dlatego, że nie mają do kogo otworzyć ust i nagle wstaje w drzwiach pani sprzątająca, tak. A czasami dlatego, że mają inne powody, ale że ten kontakt, który jest szczery, czyli taki nieoceniający, wysłuchany, nie. Jest podstawą takiej... ciekawi innych ludzi. Ta historia, która się dzieje, tytułowa historia Stany Splątane. To są w ogóle fascynujące zjawisko, te Stany Splątane, kwantowe. Polecam wszystkim wygooglować to, bo to wstrząsnęło Einsteinem, jak się dowiedział, że dwie cząstki są splątane z sobą, mimo że są bardzo daleko od siebie i zmieniają się w parze jednocześnie. No bo jak się zmieniają w parze, to znaczy musiały się wymienić informacją. A jeśli się wymieniły informacją, to ta informacja musiała natychmiast do nich dotrzeć.
A nie może ale nic jak? Dotrzeć szybciej niż prędkość światła. W związku z tym Einstein był na początku, jak to odkryto, Schrödinger odkrył to zjawisko, nazwał to zjawisko stany splątane. Ten Schrödinger od tego kota, tego czarnego kota, który był i nie był jednocześnie, to on to nazwał, to było szokujące. Później to wyjaśniono, dlaczego tak jest, że nie potrzeba wcale tej informacji przesyłać. Ale dla tych, którzy nie czytali, powiedzmy od razu, że te rozważania oczywiście są ważne dla treści opowiadania, tak, ale w opowiadaniu mamy dwie siostry, ten naukowiec na jednym akapicie opowiada to tej sprzątaczce, bo ona jest ciekawa, co on robi, a ona mu opowiada, że ona ma zupełnie inny pogląd na temat splątania i też używa tego terminu, bo ona jest splątana ze swoją siostrą bliźniaczką, z którą jest w ogromnej odległości, której nigdy w życiu nie widziała. I to jest, to mi ta analogia bliźniaków rozdzielonych po urodzeniu, którą zawsze się interesowałem, bo to jest niesamowity materiał genetyczny, badać dwie osoby, które rozdzielono, a mają identyczne genomy. No bo tylko bliźniaki jednojajowe mają identyczne genomy, wszystkie inne bliźniaki dwujajowe nie mają, a oni mają identyczne, po urodzeniu, bo co do każdej zasady. W związku z tym to jest niesamowite dla genetyków, materiał genetyczny. Wydawało mi się, że ta analogia jest fajna. Tu są skwantowane, splantane cząsteczki, a tutaj są ludzie, którzy są daleko od siebie, a przejawiają te same cechy. Na przykład tak jak w tym moim opowiadaniu. I to jest nie pierwszy przypadek. Ale zupełnie inaczej wykorzystują te same cechy. Tak, zupełnie inaczej. Tak, ale mimo to mają te same cechy. Czyli są tak splątane jak te dwa fotony. Tylko że tutaj tu jest polaryzacja, a tutaj jest los albo życie, albo śmierć. Szansa, żeby rozwijać życie. To ostatnie pytanie, które zadam teraz i będzie to pytanie od naszej widzki. Pani Gosia pyta tak. Panie Januszu, czy jest w planach już kolejna powieść? I znowu pojawia się to pytanie, a może ciąg dalszy już tych napisanych? Tak, faktycznie, bo ja ostatnio napisałem tą Koniec samotności i ten... To nawet cieszyło się popularnością. Nie czytałam. Nie taka jak Samotność sieci, ale cieszyło się popularnością. Ja mam uczucie, że wreszcie napisałem tą kontynuację. Wydawało mi się, że to jest po 17 latach ważne i na pewno zamknąłem i żadnej trzeciej części nigdy nie będzie z tego. Nie mam na razie w planach. Na razie wychodzę z tych opowiadań. Chcę się oddalić od tego. Na pewno jeśli cokolwiek napiszę, to będzie powieść. Nie będą opowiadania. Chcę to przeplatać zawsze. Zbiorę opowiadań i powieść. Natomiast żadnych dat, żadnych... Z pewnością moje wydawnictwo chciałoby to usłyszeć teraz publicznie, ale ja tego nie powiem. Natychmiast, szybko, raz, dwa, trzy. Tego nie powiem. Z pewnością... Nie rozstaję się z notatnikiem, nie rozstaję się z informacjami, tak. Nie rozstaję się z podsłuchiwaniem ludzi, nie rozstaję się z kradzeniem historii. Mniej jeżdżę na BlaBlaCar, ale to nie znaczy, że nie może na bez BlaBlaCar mieć historii. A jak pan spławia tych, którzy wiedząc już o tym, przychodzą do pana i sączą własne opowieści, licząc na to, że się... W zasadzie nigdy mi się tak nie zdarzyło. Czasami na tym BlaBlaCar były osoby, które wiozłem z Frankfurtu, które, a to pan, bo niektórzy mnie poznawali, ale część ludzi nie wiedziało, że ze mną jedzie. Ale tacy ludzie tutaj ze środowiska, w Polsce, że podejdą... Teraz pewnie są ludzie, którzy piszą do mnie w mailach. Wie pan co, mam taką historię, że pan by z tego napisał... Ja wszystkim radzę, żeby sami zaczęli pisać swoje historie. Ja mam tyle swoich, że nie chcę... mógłbym pojechać, zrobić wywiad, czy rozmawiać z nimi, czy nagrać na dyktafon te ich opowieści. Może kiedyś tak zrobię. Na razie mam przerwę i chcę, żeby ta książka zaistniała. Dopiero później będę myślał o tym. To tak też robimy. Polecając Stany splątane Janusza Leona Wiśniewskiego. Ta książka zaczyna swoje życie. Zobaczymy, co się wydarzy później, jeżeli chodzi o kolejne pana propozycje. Ja jeszcze dodam, że mamy tutaj w Empiku podczas targów książki taką akcję, która skierowana jest do tych, którzy używają kart Visa albo Mastercard. Można te karty zarejestrować. Taka rejestracja powoduje, że dołącza się do programu, w którym można z kolei na e-kartę Empiku zdobyć środki i na przykład wykorzystać je na zakupy książek w Empiku. Tak więc zachęcamy do udziału. Panie Januszu, bardzo dziękuję. Ja pani bardzo dziękuję. Za prowokujące i takie... No jeżeli ktoś tutaj zasługuje na miano prowokatora, to raczej pan, niż ja.
Ale do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Na szlaku literackim. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia Państwu. Do zobaczenia. Cześć. Jesteśmy właśnie w salonie Empiku w Arkadii. Z okazji naszych 75. urodzin zadaliśmy kilka pytań naszym klientom. Co najbardziej lubisz w Empiku? Najbardziej lubię duży wybór książek, to, że mogę przeglądać i nawet jeżeli coś znajdę w internecie, to i tak przychodzę do Empiku. No i lubię to, że jest dużo Funko Popów, które kupuję obsesyjnie. To, że jest bardzo duży wybór książek i wszystkiego w sumie po kolei. Dobrze, to przede wszystkim lubię to, że mogę tutaj znaleźć wszystko od czasopism, które mnie interesują, czyli głównie branża filmowa, po właśnie książki rozwoju osobistego, czy gry, zabawki nawet. Czego nam życzysz z okazji 75. urodzin? Życzę przede wszystkim rozwoju i żeby dalej była to taka prężna firma. Żeby ludzie czytali jak najwięcej książek, bo myślę, że to jest najważniejsze i dla świata, i dla Empiku. Targi książki Empiku. Odkryj setki targowych okazji w salonach, aplikacji i na empik.com. Premiery książkowe, w tym nowości od Remigiusza Mroza i Asi Podgórskiej. A na Facebooku Empiku spotkania z autorami. Weź udział w mobilnej grze terenowej i sesjach autografów z Aleksandrą Negrońską i Weroniką Ancerowicz. Empik.